Kontynuacja nastąpiła, idziemy w takim razie dalej. Dorabiamy sobie jeszcze jedno puste okienko, tak abyśmy miały obok siebie dwa puste okienka. Jesteśmy w 30 rządku, przypominam. O, mamy dwa puste okienka, więc idziemy dalej i teraz będą cztery zmiany, czyli pełna, pusta krateczka. Zaczynamy od pełnej. Więc mamy pełna. Pusta. Pełna. Pusta. Teraz dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. O. Dwie krateczki puste. A teraz nastąpi kontynuacja i kontynuujemy sobie tak. Te 9 pełnych kratek. Dziewięć pełnych krateczek, no właśnie. I dalej już chyba nie. Aha, dobra. 9 pełnych kratek i później jeszcze możemy dorobić 4 krateczki puste. Tak możemy to zrobić. 9 pełnych, 4 puste i spotykamy się w tym oto miejscu. Jesteśmy w 30 rządku, kontynuujemy sobie dalej pracę. 9 pełnych krateczek wykonanych. Dorobiłam 4 puste. No i teraz idziemy dalej. Działamy teraz na przemian. Pełna kratka. Pusta. I pełna. Teraz dwie krateczki puste. Raz. Dwa. No i jedna. Pełna. Do końca rządek kontynuujemy. Po tej pełnej krateczce robimy kratki puste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i motyw brzegowy, pełna kratka, pusta, no i znowu pełna. I popatrzmy, jak to się prezentuje w tym momencie. Sprawdźmy sobie od prawej strony. Motyw brzegowy pełna, pusta, pełna. 5 pustych. Później pełna, dwie puste, pełna, pusta, pełna, pusta. Dwie pełne, dwie puste. 9 pełnych, 4 puste. Pełna, pusta, pełna, dwie puste. Jedna
Pełna, 6 pustych, pełna, pusta, pełna. Przerzucamy na drugą stronę. Zaczynamy sobie rządek 31. I zaczynamy od pustej krateczki, czyli nabieram 5 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę, wkłuwam się w ostatni słupek. Mam pustą kratkę. Dorabiam jeszcze 3 słupki, 2 na mostku, a trzeci opieram już o słupek kolejnej krateczki. I mam kratkę pełną. I jeszcze jedna kratka pusta. Ok. Początek już za mną. I dalej sobie działamy. Teraz wykonujemy 7 pustych krateczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, jedna kratka pełna. Cztery kratki puste. Raz. Dwa, trzy, cztery. Kratka pełna. Dwie krateczki puste. Kratka pełna. No a teraz robimy 9 pustych krateczek. Nabieram 2 oczka, nawijam nitkę, pomijam 2 słupki, wkłuwam się w trzeci, wykonuję słupek. Dla przypomnienia. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i jedna krateczka pełna. I teraz kratka pusta. I znowu kratka pełna. Następnie robimy 4 kratki puste. Raz, dwa, trzy, cztery,
ale coś mi tutaj nie pasuje. Tak, pomyłka. Pomyłka, niestety musimy spróć. O właśnie. Cofamy. Czyli tak. Nad tym motywem, gdzie były pełne kratki, było ich 9 pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pustych krateczek musimy zrobić. Ja wtedy zrobiłam o jedną za dużo, bo zrobiłam 9. Ma być 8. 8 pustych kratek i teraz sobie dorabiamy kratkę pełną. I teraz się wszystko już będzie zgadzało. Tak jest. Dobrze. Czyli tak to ma wyglądać. Przepraszamy za usterki. 8 pustych, jedna pełna. Dobrze. I teraz dopiero pusta. I pełna. I po tej pełnej teraz sobie wykonujemy 4 krateczki puste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No i teraz na przemian. Pełna, pusta, pełna. Pełna kratka. Pusta. I znowu pełna. Następnie robimy 2 krateczki puste. Raz. Dwa. I jedną kratkę pełną. Super. Teraz wszystko poszło jak trzeba. I jesteśmy już przy końcu rządku. Jest to 31 już rządek. I teraz tak. Do końca rządku robimy 4 puste krateczki. Raz. Dwa. Trzy. No i cztery. Jesteśmy przy motywie brzegowym i tutaj robimy kratkę pustą. Pełną. I jeszcze raz pustą. 31 rządek za nami. Popatrzmy, jak to wygląda. Cała główka aniołka już jest gotowa, już jest za nami. Rączka, tutaj początek, nie wiem jak to powiedzieć, chyba komrze takiego stroju anielskiego. No i skrzydełko. Sprawdzamy. Od tej brzegowej strony zaczynamy, czyli motyw brzegowy pełna, pusta, pełna. I teraz dalej tutaj miałyśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pustych okienek, czyli łącznie z tym od motywu brzegowego byłoby ich 8. Okienko pełne, 4 puste, pełne, 2 puste, pełne, 8 pustych, pełne, puste, pełne, 4 puste, pełne, puste, pełne, 2 puste, pełne, 4 puste. I jesteśmy przy motywie brzegowym, czyli pełne, puste i pełne. Rządek 31 uważam za skończony, ale popatrzmy sobie jeszcze przez chwilkę na główkę naszego pięknego aniołka. Przechodzimy do 32 rządku i to jest w zasadzie środkowa część aniołka, czyli powiedzmy, że połowę pracy mniej więcej mamy już za sobą. Zaczynamy od zmiany tego motywu brzegowego, czyli nabieram trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek,
No i dorabiam sobie jeszcze 3 słupki, bo zaczynamy od pełnej kratki. Czyli mam jedną pełną kratkę, jedną pustą, no i jedną pełną. Dobrze. Teraz robię 4 puste krateczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Po tych 4 pustych na przemian będzie tych zmian 1, 2, 3, 4, 5. 5 zmian, czyli zaczynamy kratka pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Już mam pełną. Teraz pusta. I jeszcze raz pełna. Pusta. I jeszcze raz pełna. Tak to wygląda. A teraz 2 okienka puste. Raz. Dwa. I znowu naprzemiennie 4 okienka, czyli zaczynamy od pełnego. Pełne. Puste. Pełne. No i puste. I teraz 2 okienka pełne do wykonania. Trzy okienka puste. Czyli były 2 okienka pełne, 3 puste. Idziemy dalej. Teraz 3 okienka pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 2 słupki na mostek. Dobrze, 3 pełne za nami, teraz 2 okienka puste. Raz. Dwa. Jedno okienko pełne. Dwa puste. Raz, dwa, jedno okienko pełne, trzy okienka puste, raz, dwa, trzy i teraz na przemian okienko pełne, puste,
I znowu pełne. Sześć okienek pustych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i motyw brzegowy sobie zmieniamy, bo robimy okienko pełne, puste i pełne. Pełne. Puste. Pełne. I w ten sposób zakończyłyśmy już 32 rządek. Zostało nam jeszcze do wykonania 32 rządki, w których będzie wzór, ale no jeszcze wiadomo, musi być zakończenie, więc troszkę będzie więcej jednak pracy, ale jeśli chodzi o tą najważniejszą część, to po tych 33 kolejnych rządkach będzie już za nami. Dobrze. Sprawdźmy sobie 32 rządek. Od prawej strony motyw brzegowy pełna, pusta, pełna, 4 puste, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, 2 puste, pełna, pusta, pełna, pusta, 2 pełne, 3 puste, 3 pełne, 2 puste, pełna, 2 puste, pełna, 3 puste, pełna, pusta, pełna. I tutaj było 6 pustych i motyw brzegowy pełna, pusta, pełna. Jeśli chodzi o 33 rządek, to będzie, momencik, zaraz powiem, będzie kontynuacja na początku, czyli kontynuujemy aż do tej pełnej krateczki, tak? Ponawiamy wzór tak, jak nas prowadzi i w tym miejscu się spotkamy w rządku 33.